Witam. Dostałem już klawiaturę do Asusa K55VJ, którego demontowałem w ostatnim filmiku. Zobaczymy, jak będzie wyglądał demontaż starej od tego kawałka blachy i co z tego się później urodzi. Pierwsze co, zobaczymy, co nam przyszło, w jakim stanie. Gwarancyjna faktura, super. I sama klawiatura. OK, teraz przydałoby się jakoś oddzielić klawiaturę od tego czegoś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze co, należy pozbyć się wszelkich tych tasiemek, gdyż klawiatura może się trzymać tylko na... Co nie jest powiedziane, bo to by było najbardziej optymistycznym wariantem, a jak wiemy, tak jest. Takie warianty zdarzają się nadzwyczaj rzadko. Taśma przykleiła się zapewne od włącznika. A nie, była tutaj. No dobra. To się zamontuje już przy montażu komputera. Weźmiemy nową klawiaturę. Ta taśma była podginana. Chyba jakoś tak. Cyk. Dobra, są tutaj otworki, do których można by, wedle których można zamontować klawiaturę równo, tak? Ona powinna być chyba tutaj zgięta, ta taśma. Dziękuję. Resztę wygnę już przy montażu. A tu użyję najzwyklejszej taśmy dwustronnej, aby klawiatura trzymała się tego czegoś. Mało czytam, to i słownictwo ubogie. No dobra. Szybko to przeczyszczę, odtłuszczę. Jakoś mega czyste to być nie musi,
Żeby ten kurz też tu nie zalegał, bo taśma nie będzie się trzymała. Dobra. Sekundkę muszę znaleźć taśmę, bo mam tylko do GSM-u. Dobra, wszystko jest. Teraz nie będzie dużo tej taśmy. Po prostu tyle, aby podłapało klawiaturę. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Klawiatura trzyma się na tyle, na ile powinna. Reszta będzie dociśnięta śrubkami do obudowy. Zresztą zaraz się tym zajmę. To już będzie filmik, w którym będzie wszystko pokazane od deski do deski, co dotyczy wymiany klawiatury, tak? Ładnie się spasowało. Sekundkę, teraz sięgnę gdzieś po śrubki.
nie myliłem się, była to tasiemka od włącznika. Z jednej strony jest to znaczenie PWR. Tą stroną włożę do modułu. Tak to wygląda po zmontowaniu. Klawiatura dobrze spasowana. Wszędzie równo wystają klawisze. Tak więc praca została wykonana na plus. W komputerze oczywiście zostały zmienione pasty termoprzewodzące, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku. Przeczyszczony układ chłodzenia. Cały zostanie jeszcze wyczyszczony z zewnątrz, bo jak widać, no jest dosyć mocno uświniony. I po tym wszystkim zostanie już zmontowany. Tak, jednak tego już nagrywał nie będę, bo wystarczy sobie otworzyć filmik w drugą stronę. Dzięki Wam za poświęcony czas. Będę wdzięczny za lajka i suba kanału. Do następnego.